W dzisiejszym odcinku przed wami losowy skin Adidas. Tutaj możecie teraz zobaczyć, jaki skin odpowiada jakiej klasie broni. Czy nam się uda? Oglądajcie do samego końca. I widzowie, pamiętajcie o kodzie Rafa to ja w sklepie. Widzowie, sprawdźmy, co Fortnite przygotował dla mnie i wygląda na to, że mam legendarne skiny. Z jednej strony to dobrze, z drugiej strony będzie lekko pod górkę. Dzień dobry widzowie, ja też już wyskoczyłem i nie wiem, czy mam się cieszyć, czy płakać, ponieważ jak widzicie po moim skinie, są to szare przedmioty. I Rafa, gdzie my w ogóle lecimy? Bo jesteśmy pośrodku niczego. Właśnie widzowie, tak się teraz zastanawiam, gdzie najlepiej by było lecieć, bo jeśli chodzi o moje złote przedmioty, no to wydaje mi się, że albo to będzie random po prostu ze skrzynek, albo po prostu polecimy za chwilę na jakiegoś bossa. Tylko chyba już będzie lekko za późno. Ogółem wygląda na to, że trafiły nam się totalnie dwie przeciwności. Ty masz najlepsze itemy, najtrudniejsze, czysto teoretycznie do znalezienia, a ja mam najgorsze, które są proste i od razu po spadnięciu na mapę mamy pompę Cerbera. Ja znalazłem tutaj moją pierwszą skrzynię i widzowie, umówmy się tak, że wy zostawiacie wszyscy teraz łapkę w górę i wylatuje tutaj coś złotego i uwaga... Ja właśnie tak mi się wydawało, że fioletowy przedmiot będzie mnie lekko po prostu będzie się cały czas pojawiać, bo nie dość, że znalazłem fioletowe C4, no to teraz znalazłem kolkę, oczywiście ją mogę wypić, bo to jest leczenie, ale wydaje mi się, że będę miał pełno fioletowych przedmiotów, a jeśli chodzi o złote, no to sami wiecie. Ogółem nie wiem, czy widzicie, tutaj nie zrespił nam się lekomata, powinien być, więc jestem trochę zawiedziony, musimy gdzieś przejechać, bo jak na razie nasze ekwipunki są tragiczne. Ja nie pomyślałem o jednym, przecież tutaj zaraz na tej wysepce mamy pirata, który sprzedaje legendarną mapę skarbów, tylko z nią jest taki problem, że nawet jak go kupimy, jest gościu, uwaga, wsiadaj do samochodu, stary. Ja go tu, stary, powalam, chyba, nie, nie powalam, wsiadam do samochodu, uciekajmy. 19 dostał, 19, dobra, wywozimy go, ej, wywozimy go i go, aha, bo ty masz, co by tu zrobić? Dobra, jadę, wywożę go, stary. Dobra, on wysiadł. Jedziemy dalej. Słuchajcie, mam mapę skarbów, tylko nie do końca z niej coś mogę mieć. A, ta mapa akurat jest u niego. Ej, ale przynajmniej ją kupiłeś. Wiesz, później sobie tam pójdziemy, zdobędziesz dzięki temu butelkę. Ja mu dałem dwie pompy, ale chłop miał full HP na początku meczu. Nie wiem, jak on to zrobił. Ja już wykopałem skarb. Co prawda, z niego poleci tylko i wyłącznie mityczna butla, ale mamy trochę więcej leczenia. Flint... Szkoda, że nie jest legendarny, bo z miłą chęcią pograłbym takim legendarnym flintem. Na razie mam tylko mityczną butelkę. Ja proponuję lecieć teraz na jakiegoś bossa. Nie wiem, co ty na to, ale być może jakiś jeszcze jest niezabrany. Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł i sądzę, że też dobrym pomysłem... O właśnie, będzie znaleźć apteczkę, którą mam i jeszcze duża potka. Widzowie, combo, Rafa, kieruj na jakiegoś bossa, tylko pytanie na jakiego? Właśnie wydaje mi się, że najlepszym bossem byłaby ta babeczka z kuszą, bo on się pojawia nieco później. Więc prawdopodobnie z nim mogą teraz walczyć. A taka mityczna kusza byłaby kusząca, że tak powiem. Tylko chyba wygląda na to, że to już są goście. Wygląda na to, że są. Dostał 60. No kolego, dostaj znowu. No widzowie, ciężko z tego trochę trafić. Czy damy radę wziąć tego bossa? No może damy, jak dobrze pójdzie. Ty, jesteśmy. Tylko gdzie jest boss, pytanie? Wiesz co, boss jest tutaj zaatakowany. Zobacz, widać pasek ogółem. I ja spamuję z działka, bo dałem przed chwilą chłopowi 65 na biało. I znowu to się stało. Ty, on zaraz zginie. Jest boss, jest boss, jest boss. Dobra, ja go rozjeżdżam cały czas. Dobrze by było mieć tam kuszet, ale to jest szalone, co my tu robimy. Co się dzieje? Dachowaliśmy, dachowaliśmy, stary. Uciekajmy jak najszybciej. Oni już prawie tego bossa wykończ... A nie, chociaż jeszcze jest sporo. Jadę może ten mój samochód lekko ulepszyć. Ty zobacz, jakiego on ma loa, ten boss. Jakby go tak, wiesz, szybko, ale no to nie jest takie proste. Wkuwam się. O, nie udało mi się, ale on ma naprawdę mało, stary. Dawaj do samochodu. Nie wiem, czy ten gościu mnie nie powali. Rafa, ja ogółem nie widziałem, jak ty zmieniasz auto i mam drugie, więc chyba stąd odjeżdżamy, czy co robimy? Co to w ogóle jest? Nie wiem, ja wyleciałem w kosmos i staram się stąd uciec. Dobra, jestem u ciebie, uciekaj. Ja mam 21 HP. Ty masz 21 HP, ja mam 57 i jak na razie znaleźliśmy tylko szarą pompę dla mnie. Jest wizowy przypał. Uleczmy tutaj samochód i ja proponuję jechać na te trzy kaktusy, szybko się podleczyć i może ten boss... Aha, ten boss jest już zabrany niestety. Czyli co możemy zrobić teraz najlepszego i co jest najlepszym wyjściem w sytuacji, w której ty dalej nie masz niczego i jesteś tak naprawdę bezbronny. W ogóle nie wiem, czy widzisz, ale dwa medale dojeżdżają się na Nitrodomie, więc ozdro. Ej, ale tak sobie teraz patrzę na mapę, przecież mamy Cerbera. Ej, a tam Cerber ma mityczną pompę, tylko pytanie, czy on nam od strefy nie zginie. Musimy lecieć tam jak najszybciej. Ej, czemu my o tym nie pomyśleliśmy na samym wstępie? Tak szczerze to myślałem, że Cerbera nie ma już w grze, bo ktoś pisał w jakimś komentarzu, że on jest usunięty, ale może to był jakiś fake, więc nieważne, nie było tematu, tylko pytanie, czy on tutaj gdzieś chodzi, no skrzy
odcinki są niezabrane, ale Cerbera brak. Ej, nie gadajcie, że ktoś przyleciał tutaj po pompę Cerbera. Słuchajcie, no lepszy ryc niż nic. Mamy tutaj stanowisko do zrzutu. Lećmy na zrzut i trzymajmy wszyscy kciuki, żeby w zrzucie było coś złotego. Jak możecie zobaczyć, udało mi się zdobyć jeszcze szarego SMG. Tak, jest to wielki wyczyn, naprawdę świetna broń. Lećmy na ten zrzut, dzieli nas od niego 180 metrów. Stary, no proszę, żeby wyleciało ci coś złotego. No czy prosimy o aż tak dużo? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nawet jak znajdę coś takiego, wiecie, czym będę mógł grać, to ja mam dwa macy. I dokładnie to są dwa macy metalu. Weźmy tutaj, otwórzmy sobie zrzucik. Aha, ktoś do ciebie bije za krzak. I oczywiście, oczywiście fioletowa pompa Cerbera. To jest żart. Ej, ten gościu jest tam u góry, obity, powalony. Zobaczmy, czy on nie ma czegoś złote. A, dobra, już widzimy, że nie ma. Dobra, ja zabieram sobie tutaj te macy, bo bez maców to ja też raczej nic nie zrobię. Dobrze by było znaleźć jego duo partnera, tylko pytanie, gdzie on jest, bo ten duo partner być może ma coś lepszego. Może akurat oni zabrali tą pompę Cerbera, nigdy widzowie nie wiadomo. Odradzają, odradzają, tu wjeżdża! A, jest gościu, oni prawdopodobnie... Aha, nie, oni nie mają nic, oni nie mają niczego. Myślałem, że to są ci medalowcy, ale to niestety... No nie tym razem. Zdążył odrodzić jakby coś, więc wydaje mi się, że... Warto stąd uciekać, bo jednak nie mamy czym ich poskładać, tak naprawdę. Skupmy się na otwieraniu skrzynek, żeby trafić coś dla ciebie. Mamy tutaj kolejnych gości, ja w nich wjeżdżam. Ja w nich wjeżdżam i liczę na to, że oni coś mogą mieć, czy oni coś mają. Rafa, 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 bunkier, bunkier, dawaj, dawaj, bunkier, dawaj, bunkier, zaznaczyłem. Dobra, już jadę. Tylko mam nadzieję, że oni właśnie mnie nie wykoszą. Okej, okay, użyjmy flinta do ucieczki. Ja ich zaajemowałem, gdyby co, tylko czy ja przeżyję? No mam nadzieję, mam troszeczkę loa, widzowie. Jest auto, wsiadam, gaz do dechy. Żyję, żyję, żyję. Jest luz, podjadę po ciebie. Na minimapie mogliśmy teraz zobaczyć, że mamy dwa bunkry nawet, ale ja i tak czuję, że tu będą same fioletowe przedmioty i co ciekawe, nie wiem, czy tu kogoś nie ma, ale dobra. Wchodzimy i mamy trzy skrzynki. Sprawdźmy to. Jedna skrzynka. Dobrze, bardzo dobrze. Druga skrzynka, sprawdźmy. No, w drugiej skrzynce trochę gorzej. I jeśli chodzi o trzecią skrzynię... No dobra, dobra, i tak jestem zadowolony. Tą kuszę chciałem mieć od początku tak naprawdę. Kroki, 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 kroki. Ej, to jest Cerber z lokacji. Tak, ginie. Masz mityczną pompę? Szkoda, że nie ma. Same szare przedmioty w swoją drogą. Mamy tutaj coś dla mnie. Weźmy sobie amunicję. Dobra, weźmy amunicję, bo jednak wolę Cerbera i trójstrzałowy SMG. A teraz lećmy co? Na kolejny bunkier, który jest od nas ile metrów? 260 metrów. Nie wiem, jak to się stało, ale znalazłem jeszcze mapę skarbów. Co prawda trzeba iść w drugą stronę, żeby ją otworzyć, niestety. Ale wejdźmy sobie szybko do tego bunkra. Zobaczmy, co w nim jest. I na pewno mamy tutaj gości, bo są kroki. Dawaj do bryki, bo tutaj są dwie ekipy, więc może na trzeciego. Jakby się bili z tamtymi ludźmi. Ej! Właśnie, przecież wyspa. Z wyspy coś... Stary, na wyspę jedziemy. Rafa, mityczny digiel z wyspy. Przecież ty jesteś diglmeister, człowieku, można tak to powiedzieć. Widzowie, jak Rafa gra na mapie z Onwarsów diglem, to ja chowam głowę zawsze. Jedźmy po tego digla. A wy, widzowie, jak chcecie zagrać z nami na mapie, no to tutaj macie do niej kod, więc wbijajcie. Są goście, jest źle, ale postarajmy się ich... ograć. No najwidoczniej oni stosują taktykę żółwia, turtlują się, co ty zrobiłeś? Ty, a ja nie zginę, ja nie zginę od tego statku, bo ja lecę w tu. Stary, ja spłynąłem. Dobra, w takim razie ja też schodzę, żeby nie było przypału i idę do ciebie. Lepiej się trzymać ramię w ramię, no a wyspa chyba i tak już będzie przejęta przez nich, tak? Ty, ulepszona skrzynka, pa, pa, pa! Dobra, tak po prostu miało być, widzowie, to było przeznaczenie. Otworzę ją dla ciebie, uwaga, otwieramy i mam... Nic nie mamy, widzowie, no comment. Pomyślałem, że szczęście dopiszę. Ty, ale gdzie są ci goście, bo ich tutaj już chyba nie ma. Chociaż tam się co dopiero coś stało. Ty, to ty, dobra, uważaj, bo nad głową tam chodził. Zawijamy chyba, co? Chyba zawijamy. A może oni nie wezmą tego digla? Może go nie lubią? Wiesz, nigdy nie wiadomo. Ja proponuję jednak wlecieć na górę i rozwalić im te boksy. Patrz, oni są zaraz obok nas. O, cię, panie, wyleciał do góry, ale dostał ode mnie stówę. O! Leży, stary, jaką tutaj zrobiłem akcję, to nie mam pytań. Mam go w boksie. Jest porobiony, piękny, widzowie, tutaj boksik, edycja i bomba. O, wyszedł z gry na rabyczku. Czy miałeś coś złotego? Ty, on nie miał nic złotego. Jak to jest możliwe? O, jest legendarne tutaj, zabieram. Digiel, 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 bierz digla, bierz digla, bierz digla. Okej, dobra, mamy wszystko. Uciekajmy stąd, uciekajmy. Mamy mitycznego digla. Chyba mam go pierwszy raz w tym sezonie. Nie wiem, gdzie są ci goście. Na pewno jeden jeszcze żyje. Tak, 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 oni mogą chcieć się wkleić w nas z rękawiczek. Jakieś kroki nad nami.
Dobra, ja lecę na niego, ale mnie zdenerwował teraz gościu, ale mnie on dostał w locie, on powinien zginąć. Jejku, ja tutaj zostałem, no przelatuję do ciebie, nie wiem co się dzieje do końca. O, ja dostałem snajperkę, jakby co, więc może uciekam. Spróbujmy uciec, no jak widzicie nasze HP jest potężne. Chłopie, mam tu ziomka, czaisz to? 20 dostał, uciekaj, ja go będę trzymał, 20 znowu. Ja nie wiem gdzie on jest. On jest uparty, leży do spania. Nie będziesz mi Rafy, chłopie, gonił. Szkoda tylko, że po ten loot nie wrócimy, bo miał coś chyba złotego. Ale mniejsza z tym, bo zobacz jak nas strefa goni, czy my w ogóle przeżyjemy? Chłopie, ja miałem 4 HP, nie? Ja nie wiem jak ja to tutaj przeżyłem, ale przeżyjemy, jest bardzo dobrze. Tylko... O! Mamy tu leczenie... Oj, jednak... Oj, żebym ja nie zginął! Tu jest wszystko na krawędzi, to jest, widzowie, naprawdę... No, życie na krawędzi w Fortnite. Wsiadam do ciebie do auta i może jedźmy na Olimp po jakieś leczenie? Musimy się dobrze zastanowić, gdzie możemy znaleźć jakieś takie giga dobre leczenie. Być może będzie to w tym budynku. Ja tutaj widzę mityczną butlę, którą możesz sobie oczywiście zabrać, bo jest to mityk, albo ja ci ją wezmę i za chwilę dam. Proponuję wejść do bunkra. W bunkrze na pewno są jakieś apteczki? Chociaż my tam nie byliśmy w tym bunkrze. Gorzej jak tam ktoś dalej siedzi. On w ogóle wygląda jakby był właśnie okupowany. Tak, oni są w środku, więc lepiej odjeżdżajmy, bo mamy totalnego loła. Kolejnie może kierujmy się podziemia, chociaż tam jest jakiś bot. Ej, co się dzieje w tym meczu? Ten mecz jest totalnie dziwny. Gdzie znaleźć apteczkę? Gdzie? Tutaj w tym domku? Spróbujmy. W sumie tutaj może być automat z leczeniem. I tak też się dzieje, ale do nas strzelają goście. Kupmy sobie wszystko, co tutaj się da z tego kupić. Ej, jest fizz, więc uleczymy się jeszcze fizzem. Dawaj mi tego fiza, wywalam twoją mityczną butlę. Czy tam jest jeszcze jakaś apteczka dla mnie, czy już nie? Gigiel będzie dla mnie shotgunem. Mam na daleko, mam tutaj kuszę na samochody. No mam wszystko. Można powiedzieć, że mam wszystko. Oczywiście te rękawiczki to tylko do przechodzenia używam, no nie? Ej, wszedłem sobie do kibla niechcący. Dobra, ale fart, że tu nikogo nie było, stary. Co jest grane? Ja proponuję kupić jeszcze apteczki, jak masz miejsce, bo są 4, a wydaje mi się, że one mogą się mocno przydać. Wychodzę tutaj na dach i zobaczę, gdzie są goście. Dobra, kupię te apteczki, wyrzucę i jemy. Czy mamy jakieś mityczne auto? Nie mamy, więc jemy się nie przydadzą. Jak to wygląda, powiedz mi, tam z góry? Czy ty kogoś widzisz? Chłopie, to tak wygląda, że na nas tutaj goście czekają. Właśnie się tam budują na NW. Kolejni nie wiem gdzie są, ale weźmiemy sobie samochód. Chodź po samochód do mnie tutaj i weźmiemy sobie tak samo działko. Ło, bo to już tutaj są. Dobra, no to ja ich klepię. Mam nadzieję, że coś tam wejdzie. No nic nie weszło. Rozjechałeś go prawie. No właśnie ja w niego celowałem, a w końcu go totalnie nie widziałem. Nie wiem jak to się stało. Wjeżdżam tutaj jeszcze do niego na górę. Aha, nie wjeżdżam jednak. Wjeżdżam może do tunelu. Przynajmniej na chwilę, żebyśmy tam przetrwali. Tylko ktoś w tym tunelu pod tymi daszkami tutaj może być. Jednak nie ma. Dawaj na dead side'a, jak to się mówi, burza powala. Stary, burza powala, więc 5 osób zostało. Dałem mu z armaty. Wysiadam na chwilę i daję mu. No i pięknie mu, ale dlaczego nie ma? Na drzewie? A nie, już za późno. Ty, jeden gościu, co jest? Ma snajperkę, więc uwaga. Ty, pa, trójstrzał w SMK. Bierz to, stary, bierz. Zabieram. Ten gościu tutaj przyszedł chyba na blisko, więc uwaga. Dostał 23, łódź się. Tylko nie te rękawice, przecież to jest porażka. Ja go zaraz tutaj zdigluję w głowę. Ja go spamię tutaj od drugiej strony. No dawaj, byczku. 24 dostał. Ej, ale on chyba nie ma tego medalu do leczenia. Nie wiem, który daje leczenie. Wiesz co? Chyba ten z tłokiem, który jest za... Nie wiem. Ten z wilkiem. Nie mam pojęcia, ale raczej go nie ma. Raczej go nie ma, więc jest luz. On ma bardzo mało. On ma naprawdę bardzo mało. Na moje to on nie ma matsów, bo zobacz jak się chowa pod tymi metalowymi ściankami. To będzie jego koniec. Mamy to. Losowy skin Adidas zaliczony.